Sporo się dzieje w Jaworskim Zamku. Zamek nadaje dzisiaj również na żywo. Tak jest, dzisiaj na żywo Zamek nadaje. No i ekipy przyjechały punkowe z Polski, z Wrocławia konkretnie. Sedes, czyli legenda punk rocka lat 80. Prawda, ty też już legenda punk rocka i Melon. Szef tutaj, załogan, który całą trasę Prawdy i Sedesu ogarnia w Polsce. Ekipa Prawda wydała płytę w połowie drogi donikąd. Sedes też nowe, pamięta. Też nowe utwory, także słuchajcie, no mamy taką, mamy to szczęście i to znaczy, że możemy gościć te zespoły tutaj dzisiaj w Zamku. Wiesz, no znamy się z Lisem. Z Lisem, Lisu jest młody jeszcze, młody chłopak, ale ze Smalcem znam się od 85 roku, więc generalnie jakby to jakby wspólnie grywamy, wiesz, bywamy tu, graliśmy już tutaj, wiesz, w Zamku, tak, oczywiście, na zaproszenie Lisa notabene. Na urodzinach radia. A teraz się wprosiliśmy, że też zrobimy sobie koncert. Lisu był przeszczęśliwy, co widać po jego facjacie. No i zrobiliśmy bibę i myślę, że jest fajnie. Cieszymy się, że mogliśmy tu w końcu wylądować. Nigdy nie graliśmy w Jaworze. Ja w ogóle jestem pierwszy raz w Jaworze też. Dzisiaj w miłym towarzystwie. No, w doborowym bym powiedział. No, wśród legend nie ukrywam, nie? Legenda, Sedes i Prawda to legenda polskiego punk-rocka, chociaż sporo lat na scenie. Nie ukrywam, że my też mamy 35-lecie, także... Po podobach seniora powinniście jeździć. No, chyba tak, nie? I no i zakochaliśmy się w Jaworze, bo jesteśmy pierwszy raz w Jaworze, także no, chcemy tu wracać. Dzisiaj mamy jeden z koncertów, staramy się jakoś to życie kulturalne w tym mieście dawać pewne propozycje. No teraz mamy koncert, za dwa tygodnie mamy następny koncert, już wielkimi krokami zbliża się Wegetariada. Dzieje się, dzieje. No także się dzieje właśnie. Nie pierwszy raz tutaj jestem, z Wrocławia przyjechałem. Kierowcę miałem, tak, i się zabrałem. Będzie zabawa. Będzie. Na Sedesie zawsze jest zabawa. I naprawdę, widać, fan klub. Przyjechałem tutaj po to, żeby nie siedzieć w domu, więc jest to. Krótko. Będzie jazda do rana. O 6 rano mam pociąg, także mam trochę czasu, nie? Jagi na mnie mówią, ze Świdnicy jestem. Przyjechałem w sumie na koncert tutaj ze znajomymi, żeby dobrze się bawić. To między innymi, nie? No. Pierwszy raz w Zamku? Nie, już w sumie drugi raz. Pierwszy raz w sumie tutaj na tych, na analogsach byłem i było naprawdę super, także bardzo polecam Radio Zamek. Odwiedzajcie nas, przychodźcie na koncerty do Zamku i oczywiście słuchajcie nas, Radio Zamek nadaje i widzimy się na Wegetariadzie 6 lipca. Zapraszamy do Zamku, Zamek jest takiej imprezy. Sprawy jednak bez ustanku wojna.